Fundacja Czysta Rzeka po raz trzeci w Miedrzycu Podlaskim. W tym roku nasz sztab nazywaliśmy Czysta Krzyna 2021. Zarejestrowaliśmy blisko 20 osób przez stronę internetową, natomiast widzę, że jest tutaj dużo więcej osób. Cieszę się, że mimo tego, że jest sobota rano, ludziom chce się sprzątać, po prostu wyjść w teren i ogarnąć naszą rzekę. Pomagają mieszkańcy miasta, OSP Stop, no i pierwszy raz w akcji Stowarzyszenie Elementum, nowa powstała organizacja, która narodziła się w Międzyrzeckiej Grupie Biegowej. Będziemy sprzątać, można powiedzieć, że to jest Dolina Krzyny, tak? Ile damy rady, tyle zrobimy. Na pewno kawałek od promenady Zamczysko, okolice 3 Maja, rzekę zna od ulicy Partyzantów i fragmencik w Parku Potockim. Wydaje mi się, że głównym celem, oprócz tego fizycznego posprzątania rzeki, jest tak naprawdę aspekt edukacyjny tej operacji. Towarzyszy bardzo duża kampania społeczna dotycząca utrzymania czystości nad rzekami, ale nie chodzi tylko o rzeki, bo w różnych miejscowościach sprzątane są nie tylko rzeki, ale także tereny, albo bezpośrednio do nich przyległe, a czasem nawet całkowicie nie. Myślę, że ta akcja jest po to, żeby coś w naszych głowach w końcu się zmieniło. Jest po to, żeby zmienić tą naszą świadomość, że jeżeli to nie moja działka, to śmiało mogę na niej wywalić śmieci. Właśnie nie. Dbajmy o tą naszą przyrodę, dbajmy o czystość, bo to świadczy przede wszystkim o nas samych.